mamy porozmawiać o sądach Bożych. Nie jest to łatwy temat, ale temat bardzo obszernie przedstawiony w Piśmie Świętym i nie możemy, mówiąc o powtórnym przyjściu Jezusa i o końcu świata, pominąć tę kwestię. Ona się już przewijała oczywiście w wykładach braci, ale ja chciałbym na koniec, żebyśmy o sądach Bożych bardzo jasno powiedzieli. Bo sąd to jest rozstrzygnięcie, ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Sądy, jakie mamy na tej ziemi, to oczywiście tam różnie z tymi sądami jest, bo jakieś są instancje wyższe, niższe. Pawlak powiedział, sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale jeśli chodzi o sąd Boży, to jest sąd Boży, werdykt, tak i nie ma, i nie będzie inaczej. To, co Pan postanawia, tak będzie. I mamy w Słowie Bożym tę myśl, że jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Chciałem od razu powiedzieć, że gdy będziemy mówić o sądzie, o sądach Bożych, to nie mówimy o jakimś pojedynczym wydarzeniu, tylko o całej gamie różnych sądów, wyroków, które Bóg podejmuje, będzie podejmował i to są po prostu ostateczne rozstrzygnięcia. I otwieramy objawienie świętego Jana, rozdział 11, to od 16 wersetu czytamy tak. I rozgniewały się narody i nadszedł Twój gniew i czas osądzenia umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją Twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię. A 24 starszych, którzy siedzą przed Bogiem na swoich tronach, upadło na twarz i oddało Bogu pokłon, mówiąc, dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swą potężną moc i objąłeś królestwo. I to mówi, to słowo mówi o tym, że jedni dziękują Bogu za to, że sądy Boże następują, inni natomiast z oczywistych powodów gniewają się i są przeciwko temu i nie chcą tego sądu i jest to dla nich czas bardzo tragiczny. Jeśli chodzi o sądy Boże, to wyróżniamy i Pismo Święte opowiada o różnych sądach. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli przynajmniej na trzy rodzaje sądów, o których czytamy w Słowie Bożym. Pierwszy sąd, o którym chciałbym, żebyśmy powiedzieli może trochę więcej niż o innych, to sąd wierzących, sąd Boży, sąd Chrystusa Pana, którym zostaną osądzeni wierzący. I dlatego o nim chcę więcej powiedzieć, ponieważ to bardzo nas dotyczy, jakim to sądem będziemy sądzeni. Otóż ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa nie będą sądzeni na sądzie w rozumieniu potocznym, bo sąd w rozumieniu potocznym to taki sąd, którym rozstrzyga się o winie, zapada wyrok, winny, niewinny, a jak winny, to ile dostanie, nie? Jaka będzie kara. I Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii Jana, powiedział, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego, wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I to nas bardzo cieszy. Ja pamiętam od lat, jak czytam Ewangelię, to daje mi to radość, że ja nie stanę przed takim sądem, że nie będę sądzony na sądzie, którym będą wydawane wyroki potępienia. Wierzący ludzie staną przed Chrystusem na tak zwany sąd Bema.
Ta jest od greckiego słowa, która właśnie w Biblii wzmiankuje ten sąd. I co ono oznacza? Już sąd w takim podstawowym rozumieniu tej instytucji, to jak już wspomniałem, to miejsce, gdzie zapadają wyroki. I greckie słowo, które opisuje ten sąd, to krizis, czyli kryzys po naszemu. I to słowo oznacza oddzielenie, odróżnienie, śledztwo, zasądzenie. Natomiast sąd przed sądową stolicą Chrystusową to nie grecki krizis, lecz bema, które oznacza krok, stąpanie, wniesienie, trybunał, siedzenie. Takim słowem bema było określane krzesło sędziowskie, na którym zasiadał sędzia na koniec igrzysk, starożytnych igrzysk olimpijskich. I gdy zawodnicy kończyli swoje zawody, to ten sędzia określał, kto pierwsze miejsce, kto drugie, kto tam trzecie, kto jaki wieniec dostaje, jaką koronę. Żaden z tych zawodników nie był karany, słabo biegłeś to do piekła, czy coś takiego, nie? Żaden z tych zawodników nie był karany za udział w tych zawodach, tylko był wynagradzany, wyróżniany z powodu dobrego udziału, albo któryś mówił, a ty kolego słabo biegłeś i nic nie dostaniesz. Dlatego apostoł Paweł, jak pamiętamy, w 1 Koryntian mówi, tak biegnijcie ludzie, abyście nagrodę zdobyli. Nie tak biegli na pół gwizdka, nie tak sobie gdzieś po troszeczku z tyłu za innymi. Więc nas czeka sąd Bema, czyli sąd, gdzie będą rozdawane różne nagrody. Słowo Boże w 1 Piotra 4,17 mówi, nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeśli się zaczyna od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny grzesznik gdzież się znajdą. Sąd Bema to nie tylko ten sąd, gdy już staniemy przed Chrystusem, ale to także nasze rozsądzanie samych siebie, jak my żyjemy, jak my stosujemy się do Słowa Bożego. To jest czas, który już teraz nas zobowiązuje do jakiegoś rozsądzania swojego życia, bo jeśli chcemy zdobyć nagrodę, jeśli chcemy otrzymać korony, to nie wolno nam dzisiaj po prostu lekceważyć sprawy Ewangelii, łaski Bożej, która została nam darowana. Każda osoba wierząca w Jezusa już dzisiaj ma czas na osądzanie samego siebie. Przy każdej wieczerzy pańskiej, jak pamiętacie, czytamy, że mamy siebie rozsądzać, bo jeśli ktoś nie będzie siebie rozsądzał, oj, to sąd sobie wypije i zje, jak jest powiedziane. No, to bardzo ważne. A na sądzie Bema zostaniemy rozliczeni z tego, co zrobiliśmy z naszym nowym życiem, które otrzymaliśmy w Chrystusie Jezusie, z tymi wszystkimi darami, które Bóg nam dał. I parę miejsc, które o tym wyraźnie mówią, że taki rodzaj sądu nas czeka. Nikt bowiem, czytamy w 1 Koryntian 3,11, nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy? Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawiona i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło było budowane w tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. Więc nie będzie tu wyroków potępienia, będzie zbawiony jak przez ogień,
Ale inni z kolei, którzy dobrze będą budować na tym fundamencie, którym jest Chrystus, którzy będą budować ze złota, srebra i tak dalej, to ci otrzymają zapłatę. Wszyscy bowiem musimy stanąć, 2 Koryntian 5:10, przed Trybunałem Chrystusa, tu właśnie jest ten Bema, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Więc czekamy na ten sąd, bracia i siostry, z wielką nadzieją. Ten sąd nie jest dla nas niczym strasznym. To jest sąd, tak jak koniec roku szkolnego się zbliża. I uczniowie, którzy dobrze się uczyli w przeciągu całego roku, nawet w okresie koronawirusa, uczyli się dobrze i mają tam i czekają na to świadectwo z czerwonym paskiem. Czekają na nagrodę jakąś, za aktywność, za to i za tamto. Dla takiego dziecka koniec roku szkolnego to nie jest żadna tragedia, prawda? To radość, z jaką dumą potem idą do domu z tym świadectwem i z tymi nagrodami, a w domu mówią, a dumni jesteśmy z ciebie, o, jak dobrze się uczyłeś. Chyba, że ktoś to idzie i tam sobie już tekturkę wkłada z tyłu, żeby jakoś przetrwać ten sąd. My czekamy z nadzieją, bo teraz tutaj na ziemi może nas ktoś nie docenić, nie zauważyć, nawet odsądzić od czyjej wiary, powiedzieć o nas różne złe rzeczy. Możemy czuć się tutaj odtrąceni, zmarginalizowani i tak dalej, ale wiemy, że staniemy przed Bema Chrystusowym, przed tym Trybunałem, a On wszystko o nas wie, wszystko jest tam zapisane. On każdy motyw dobry zna, On każde pragnienie, On każdą łzę zebrał do swojego bukłaku, On to wszystko ma. On jest taki nauczyciel, który nie przegapił żadnej aktywności swojego ucznia. Wszystko ma zanotowane. Jak On to zrobił, to nie wiemy, ale On to wszystko zrobił. I my możemy w czasie tego sądu Bema wypłynąć wreszcie. Podczas gdy inni będą myśleli, że to oni są tam presbiteros, są najważniejsi i się szykują, że oni tam będą się wypłyną nie wiadomo gdzie, już teraz wypłynęli. Ale Bema to jest czas dla ciebie, siostro, o której nikt nie wspomina, żadnej gazecie nie napisali, nikt, nawet we własnym zborze jesteś niezauważona. Jeśli się modlisz, jeśli żyjesz z Chrystusem, jeśli Go kochasz, wyglądasz Jego przyjścia, to będzie czas, to Bema Chrystusowe, to będzie czas, że wypłyniesz. Że wypłyniesz, że się pojawią informacje o tobie publiczne, które przyniosą ci chwałę, które będą wyróżnieniem. Dlatego nie sądźcie przed czasem, mówi Słowo Boże 1 Koryntian 4:5, dopóki nie przyjdzie Pan, który oświetli to, co ukryte w ciemności i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. To jest nasza nadzieja. Dlatego my na Bema Chrystusowe czekamy z nadzieją, nie ze strachem. Bo wreszcie stanie się jawne, kto jest naprawdę, kto był solą tej ziemi, kto naprawdę służył Bogu na tej ziemi. Wtedy się stanie jawne, że nasz trud nie był daremny w Panu. Wtedy będą te nagrody. I w tym jest doskonała miłość w nas, 1 Jana 4,17, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Dlatego właśnie to jestem pełen ekscytacji, że taki sąd nadejdzie. I gdy czytamy Słowo Boże, to się dowiadujemy troszeczkę o tym, jaki będzie wykaz koron które, i wieńców, które będą rozdawane. Wiecie, no dobrze jest wiedzieć, po co biegniemy, nie? Dobrze jest wiedzieć, po co się trudzimy, jaka jest nagroda.
Słowo Boże dużo mówi na temat funkcji nagrody w tym naszym trudzie dzisiejszym, naszym staraniu, by się podobać Panu. Otóż zrobimy malutki taki przegląd, żebyśmy się może ucieszyli bardziej. Więc po pierwsze, Jakuba 1,12. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Korona życia. Dobra? Jeśli wytrwamy w próbie, jeśli miłujemy Pana, to czeka nas korona życia. Nic się nie bój, czytamy w innym miejscu. Nie bój się tego, co masz cierpieć, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Jeszcze mamy tutaj dodatkowo wierność. Do końca wytrwać wiernie. I mamy tę pieśń, a na końcu twojej podróży Pan koronę da. Jeśli przy nim wytrwasz wiernie, Pan koronę da. Więc korona żywota, korona chwały. 1 Piotra 5,2. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Korona chwały to jest przyobiecana korona dla tych, którzy trudzą się dla dobra Kościoła, którzy usługują jako duszpasterze, jako osoby troszczące się o dusze innych ludzi wierzących. 1 Tesaloniczan 2,19. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością lub koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Korona chluby. Będziemy, słuchajcie, właśnie ze względu na siebie wzajemnie, będziemy się chlubić, będziemy mieli korony chluby. Jeżeli jesteś w Kościele, jesteś pośród wierzących, troszczysz się, przyprowadzasz innych do Chrystusa, troszczysz się o ich wzrost duchowy, to w ten sposób już szykujesz sobie koronę chluby. I nie wiem, czy ta korona będzie miała po prostu ilość pasków, ile dusz, o ile się zatroszczyłeś, tyle będziesz miał pasków na tej koronie, że to niektórzy będą mieli tam. I chodzi o to, żeby nie mieć tylko jednego paseczka na przykład, nie? Cieniutkiego. Tylko żeby mieć tak, jak to było plecione, że 100 ludzi są moją chlubą. Apostoł Paweł napisał do Tesaloniczan, wy jesteście naszą koroną chluby, wasz zbór, bo my żeśmy wam głosili Ewangelię, bo wy odpowiedzieliście i odpowiadacie na Ewangelię tak, jak należy. I jesteście koroną chluby. Być dla siebie nawzajem koroną chluby. To jest coś pięknego, fajna myśl, a nie ma czasu tego rozwijać dalej. 2 Tymoteusza 4,8. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwa, nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. To była nadzieja apostoła Pawła, który odchodził, to były już ostatnie jego dni życia na ziemi. On wiedział, że ma koronę sprawiedliwości. I ta korona jest też dla innych, którzy umiłowali przyjście Pana. Chcesz mieć koronę sprawiedliwości? Miłujmy przyjście Pana. Myślmy o tym, cieszmy się, że On przychodzi. Mówmy Mu o tym, że cieszymy się, że przychodzi. Nawet ten, kto się żeni, ten, kto ma malutkie dziecko, nawet ten, kto chce do Ameryki pojechać i jeszcze gdzieś tam i by chciał, żeby mu gdzieś do głowy nie przyszło, Panie Jezu, tylko nie przychodź przed tą Ameryką, tylko nie przychodź, zanim ja tego domu nie wybuduję, bo może się pozbawić korony sprawiedliwości, tutaj jest powiedziane. A On zna, co jest w sercu człowieka i wie, jak kochasz ten swój nowy domek, swoje mieszkanko, ten swój samochodzik nowy, to dzieciątko, które się urodziło, tę dziewczynę, którą byś chciał pojąć za żonę i tak dalej, wie. I On to rozeznaje, czy to czasem nie przewyższa
miłości do Pana Jezusa i spotkania z Nim. To bardzo ważne, bo kto miłuje ojca, matkę, brata, inne rzeczy niż, bardziej niż mnie, powiedział Pan Jezus, nie jest mnie godzien. Więc korona sprawiedliwości. 1 Koryntian 9:25. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Korona niezniszczalna. Ła, jest taka? No jest, jest. Są takie różne korony, które tam, niektóre korony spadają z głowy, jak wiecie. Są takie, co zwiędną, albo takie, co kurzem zajdą. Nie wiadomo, dlaczego zmieniły kolor. Myśleliśmy, że to złota, a ona po jakimś czasie okazuje się, że padziewie. A tu mamy koronę niezniszczalną. I tutaj jest obietnica. Tak się powściągnąć przed wszystkim, aby taką koronę uzyskać. I dlatego chciałem, bracia i siostry, kochani przyjaciele, zaapelować, abyśmy z całego serca tak się nastawili, że my nie chcemy zmarnować naszego czasu i tej szansy, którą Bóg nam dał, że nam się objawił, dał nam się poznać, że wierzymy w Niego, że chcemy tak biec, aby koronę zdobyć. I jak mówi 1 Jana 2,28, a teraz dzieci, pozostańcie w Nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufność i nie zostali zawstydzeni przez Niego w czasie Jego przyjścia. Przyjmijmy to jako apel Słowa Bożego do nas, że tak się ustawmy, żeby nie było wstydu, jak przyjdzie Pan, jak nas postawi przed swoim trybunałem, żebyśmy się nie musieli rumienić. Słowo Boże mówi też o tym, że osądzeni zostaną ludzie niewierzący. Wszyscy ludzie zostaną osądzeni. Mateusza 12, 36, ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Tu mowa o języku, o tym, jak ludzie, a słyszycie, co mówią, aż uszy więdną, co ludzie mówią. I z każdego słowa ludzie będą rozliczeni, mówi Biblia. Sam Pan nasz powiedział kiedyś tak, a jeśli ktoś słucha moich słów, a nie wierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Czyli na podstawie Słowa Bożego ludzie zostaną osądzeni. I jeszcze jedno miejsce, 2 Tymoteusza 4,1. Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa, co jest wyraźnie świadectwem Pisma, że Jezus Chrystus będzie sędzią całego świata, wszystkich ludzi. 5 Jana 26, jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Więc mamy tutaj wiele miejsc już zacytowanych, które wyraźnie mówią, że sędzią będzie Syn Boży Jezus Chrystus. On przychodzi, aby osądzić wszystkich ludzi. Oto idzie Pan, jeszcze spójrzmy do Judy 1,14, idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. Tak. Te słowa mówią o tym, że zbliża się czas ostatecznych werdyktów.
wyroków Pana. Jezus już nie przyjdzie jako zbawca, ale przyjdzie jako sędzia. Przyjdzie jako panujący Pan. Chciałbym tutaj troszeczkę wspomnieć jeszcze o tym, co już było wzmiankowane, że my jako wierzący w Jezusa Chrystusa, jako Jego uczniowie, będziemy mieli też swoją rolę w procesie sądzenia tego świata. 1 Koryntian 6:2 mówi: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Apostoł Paweł pisał o sytuacji, że gdzieś w zborze wołają do rozstrzygnięcia sprawy wewnątrz zborowej jakichś sędziów z tego świata. Tak jakby któryś z naszych braci podał do sądu którąś z naszych sióstr, albo odwrotnie. I by tam poszli i by się spotkali w sądzie rejonowym w Gdańsku. Jaki to byłby wstyd. W ogóle nie do pomyślenia w świetle tego słowa, co mamy wyświetlone. To my sami powinniśmy, skoro święci świat sądzić będą, to zdecydowanie bardziej jesteśmy zdolni do tego, żeby rozsądzić nasze sprawy przed obliczem Pana tutaj na ziemi i na pewno nie wołać nikogo z tego świata, by rozstrzygał sprawy wierzących. Będziemy sądzić świat, razem oczywiście z naszym Panem. Tutaj nie tak, że my bez Niego będziemy w stanie coś zrobić. Beze mnie, mówił Pan, nic uczynić nie możecie. Ale z Nim, oto my mamy niesamowitą pozycję i tu nie czas, żeby nad tym wszystkim się zachwycać, bo byśmy nie dali rady potem wyjść z tej sali. Tak byśmy byli zadziwieni. To aż tyle? Ale jak czytamy w domu Biblię, jak sobie na nabożeństwach się spotykamy, to sobie dawkujemy po troszeczku to wszystko, co nas czeka. Biblia też mówi o sądzie nad narodami. W księdze Joela, w 3:16 czytamy: przychodźcie śpiesznie we wszystkie okoliczne narody. Zbierzcie się, Panie, sprowadź tam swoich bohaterów. Niech poruszą się ludy i przyjdą do Doliny Jozafata, bo tam zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, gdyż nadeszło żniwo. Przyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest prasa, pełne są kadzie, gdyż złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy zebrane w Dolinie Sądu, bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Sądu. Słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu, także zadrżą niebiosa i ziemia, lecz dla swojego ludu Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. Już potrafimy to wpleść, ten sąd, w to, co do tej pory było mówione. Będzie sąd nad narodami. Będzie sąd też nad Izraelem. Tak jak nad Kościołem, nad wierzącymi, sądowa stolica Chrystusowa, tak też i nad Izraelem będzie oddzielny sąd. Mamy Mateusza 19:28, miejsce, które już było cytowane, słowa, które Pan powiedział do apostołów: gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Więc będzie sąd nad Izraelem. Czego będzie dotyczył? Nie nasza to sprawa. My jesteśmy wierzący z pogan. No i ostatecznie sąd ostateczny. Sąd ostateczny, ostateczny werdykt, o którym czytamy w objawieniu w 20 rozdziale i tutaj się troszkę spletliśmy z Kubą, ponieważ on ten tekst już czytał. Gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia. Ja przeczytam, ponieważ w innym przekładzie mam, także myślę, że to też ubogaci nasze rozumienie Słowa Bożego. Wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich.
a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nich się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Sąd ostateczny. Ostateczne werdykty zapadną pewnego dnia. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że są tylko dwa miejsca wiecznego przeznaczenia. Trzeba o tym wspomnieć, chociaż jest to oczywista prawda dla czytelników Biblii, ale właśnie mocno to podkreślamy, ponieważ są różne nauki i one docierają i do nas i w jakiś sposób przeciwnik próbuje przekierować nas, rozmyć nam wyrazistość Słowa Bożego, tak żebyśmy nabrali jakichś liberalnych poglądów, żebyśmy tam w końcu może zaczęli mówić, jak niektórzy, że ostatecznie Bóg nad wszystkimi się zlituje i będzie pięknie i słonecznie i wspaniale, kwiatki, łąka z kwiatkami i będzie po prostu, bo przecież Bóg jest dobry i nikogo do piekła nie pośle. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. I koniec tego tekstu, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest ogólne słowo, które mówi o sądach Bożych ostatecznych. I widać, że na końcu jest albo w lewo, albo w prawo. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Też tu widać tylko dwie opcje, dwa rozwiązania. Jana 5,25, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak i dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie i dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie. To wyraźnie jest mowa, że taka opcja, którą głoszą na przykład adwentyści, że tych wszystkich niewierzących czeka po prostu unicestwienie, nieistnienie, po prostu popadnięcie w niebyt, nie jest nauką Ewangelii Chrystusowej. Na zmartwychwstanie, na potępienie, tu jest w tym przekładzie to oddane. I prawda o nadchodzącym sądzie Bożym, przyjaciele, powinna nas pobudzić do tego, abyśmy zawczasu rozsądzili w świetle Słowa Bożego samych siebie, dokąd my naprawdę zmierzamy, co jest przed nami. Biblia mówi, co czeka jednych i co czeka drugich. I trzeba to rozsądzić, bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni przez Niego, a po to, abyśmy nie byli potępieni razem z tym światem. Tu jest to miejsce i po to też dzisiaj mówimy o sądach Bożych, aby przygotować się, aby swoje życie nakierować, złapać właściwy azymut. Ja nie chcę iść na sąd. Ja chcę
żyć. Ja chcę być z Panem na zawsze. Okropność wiecznego potępienia przymusza nas do tego, abyśmy zrobili wszystko, co tylko trzeba, aby nie popaść tam, gdzie będzie diabeł i to bestia i to wszystkie, to dziadostwo całe. Tam my nie chcemy popaść, my chcemy być z Panem, my chcemy być w chwale, o której Słowo Boże mówi. Nie chcemy popaść w to miejsce, o którym czytamy w Objawieniu 14:9, co było już czytane, bo tutaj czytamy w końcówce tego tekstu, a dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Straszne. Jak to czytam, to próbuję, to przekracza moją wyobraźnię, ale aż ciarki przechodzą po plecach, że można popaść w takie miejsce. I po co to jest napisane w Biblii? Po to, żebyśmy zrobili wszystko, aby tam nie trafić. Żebyśmy nie podchodzili lekko do Słowa Bożego. Żebyśmy nie traktowali Ewangelii Chrystusowej jako jakiejś tam opcji na życie. Tylko żebyśmy się przejęli. Żebyśmy zrobili wszystko, aby trafić do nowego nieba i nowej ziemi. Teraźniejsze niebo i ziemia mocą Słowa Bożego zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. My dlatego będziemy stąd ewakuowani, porwani, jak żeśmy czytali, bo tu się zacznie piekło. Tutaj po prostu tragedia, ale jest nowe niebo i nowa ziemia. I już w Izajasza 66 rozdziale czytamy, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak to stoi się wasze potomstwo i wasze imię. To słowo do Izraela powiedziałem, ale tutaj mamy tę myśl, że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. I my tam się wybieramy. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I ta wizja nowego nieba, nowej ziemi, gdzie nie będzie już grzechu, nie będzie już zła, wieczność na nowej ziemi, nie jakiejś tam odnawianej przez te starania tych ekologów i tak, że my tu ratujmy planetę i tak. Będą ją odnawiać, a i tak któregoś dnia ogień to wszystko spali. Ale przychodzi czas, że Pan nas umieści na nowej ziemi i będzie chwała na wieki. Więc tak kończymy to nasze spotkanie dzisiejsze, które miało za cel skierować nasze myśli do kwestii powtórnego przyjścia Jezusa, że On nadchodzi. Jeszcze raz powtórzę, nie tyle jest ważna chronologia wydarzeń, jak co będzie po czym, tylko to, czy my jesteśmy z Jezusem związani. Jeśli nie masz codziennej społeczności z Panem Jezusem, dzisiaj Cię wzywam, zachęcam, pojednaj się z Nim, napraw swoje drogi, rozpocznij bieg po koronę żywota, rozpocznij nowe życie, pojednaj się, przeproś Boga za Twoją opieszałość, letniość, porzucenie pierwszej miłości, miłowanie tego świata, ganianie za tymi błyskotkami tego świata. Przeproś Boga za to i całym sercem się skieruj ku Niemu. I to jest gwarancja, że gdy te rzeczy zaczną się dziać, a one się mogą zacząć dziać jeszcze tej nocy, Ty nie będziesz pozostawiony, tylko razem zostaniemy pochwyceni na obłoki, na spotkanie z Panem i tak zawsze z Panem będziemy. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowami.